Witam serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem serii Dark Souls Remaster, którą mieliśmy właśnie po przerwie. Wracam do was, mieliśmy dosyć długą przerwę, tak samo jak się tłumaczyłem na początku nagrania ostatniego z Rise of the Tomb Raider, tak samo z nagrania z Dark Souls Remaster. Zauroczyłem się grą Monster Hunter World i może to dlatego za długo, słuchajcie, zwlekałem z tymi grami. Miałem drobną przerwę i w jednej grze i w drugiej grze, ale można by tak skończyć już tego Dark Soulsa, także bierzemy się porządnie za te gry, z którymi nie grałem, a powoli odkładamy Monster Hunter World na później, najwyżej cały czas sobie będziemy streamować na takich dłuższych materiałach, a te krótsze pozostawimy naszym stałym bywalcom na kanale, czyli Dark Souls Remaster i oczywiście Rise of the Tomb Raider. Dobra, tutaj w poprzednim odcinku niestety gadałem właśnie z Ingvardem, czyli właśnie tym gościem, i on nie dał nam klucza, bo nie mieliśmy naczynia władcy. Ja zapomniałem powiedzieć, że po pokonaniu Ornsteina i Smauga musimy iść tam do tej bogini całej i ona nam daje naczynie władcy. Ja wam pokażę, o co chodzi z tym naczyniem władcy. I to musimy mieć, słuchajcie, żeby zdobyć od tego Ingvarda, czyli tego gościa przed nami, klucz. Gdzie to jest? To chyba było tutaj. Jest. Naczynie władcy. Naczynie dusz dawane wybranym nieumarłym. Naczynie władcy otrzymuje wybrany nieumarły, który ma zostać następcą Lorda Gwena. Wybrany nieumarły zostanie obdarzony znajomością sztuki teleportacji między ogniskami. Aby otworzyć ostatnie drzwi, pozostaw naczynie na ołtarzu Fallen Shrine i napełni je potężnymi duszami. Ale ja na razie nie będę oczywiście stawiał tego naczynia, bo chcę wykonać ten quest... tajemny, ukryty quest związany z tym jednym z mrocznych legendarnych węży. I właśnie to teraz chcę zrobić. I pierwszym stadium to zdobycie tego klucza, a drugim stadium pierwszym stadium to jest niekładzenie tego naczynia władcy na ołtarzu Fire Ring Shine, a drugie zdobycie klucza od Ingvarda. Dokładnie. Dawaj klucz. Is the key to the seal. Właśnie, klucz do pieczęci. Tego, o to mi chodziło. In the deepest chamber of the ruins, use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the abyss. But the abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago. The knight Artorias traversed the abyss. If you can find him and learn from him, the abyss may prove surmountable. Bardzo mądre rzeczy prawi, że aż muszę z nim jeszcze raz pogadać. The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. Okej. Zdaj mi klątwę. Kup przedmiot, wezmę sobie z jedną klątwę przynajmniej. No poza tym nieciekawe, odporność na klątwy. Nieciekawego nie ma gościu. Jeszcze raz rozmawiam z nim. Aby uwięzić mroczne upiory. Będziemy z nim walczyć, słuchajcie. Mroczne upiory. Okej, to jest część fabuły, on nam przedstawiał właśnie. Dobra, już się powtarza. Dobra, wyjdź. Właśnie z mrocznymi upiorami będziemy walczyć, jeżeli wykorzystamy ten klucz, bo oni są, słuchajcie, na samych czeluściach właśnie tej lokacji, jeżeli spuścimy tą wodę. Tylko tak, ja muszę, przedstawiam wam też ten klucz. Klucz do pieczęci, łamie pieczęć na śluzie Anor Londo. Klucz do śluzy Nowego Londo, za którą zamknięto opętanych mrokiem czterech królów. No właśnie, i to jest nasz boss kolejny, którym będziemy musieli stoczyć walkę. Kto wie, czy czasami nawet nie w dzisiejszym odcinku. Pieczętujący zalali Nowe Londo, by wygnać mroczne upiory i czterech królów. Tę straszliwą decyzję podjęto wiedzą, że zginie mnóstwo ludzi. A kwitnące kwitnące miasto zostanie zniszczone. Teraz duchy ofiar nie nawiedzają ruiny. A no właśnie, ci, te duchy, które walczymy, to są ludzie, którzy zostali uwięzieni w czasie zalania tego Anor Londo. Ludzie zalali to Anor Londo, żeby opętanych tych czterech królów, czyli władców Nowego Londo i tych mrocznych rycerzy tam zostawić. No niestety. To jest brutalny, mroczny świat fantasy Dark Souls. Nie ma tak miło i
I przemilę. Dobra, mamy klucz, czyli to, o co nam chodziło. Teraz tak, czy ja coś tam tutaj mogę coś znaleźć? Zaraz zobaczymy. O, tutaj nic nie ma, okej. Okay. Wejdźmy sobie tutaj może. No nie wiem, jak się zjeżdża po tych cholernych drabinach. Tak czy siak, teraz będziemy teraz już powoli zmierzać do Czterech Króli, czyli władców Anor-Londo. Wielkimi krokami. To tak, ja muszę sobie przypomnieć, gdzie była właśnie ta śluza, gdzie mamy wykorzystać ten cały klucz. Bo on nam otworzy drogę do Czterech Władców. Dobra, to tam byliśmy. Pójdźmy może tutaj. W takim bądź razie i pójdźmy tu. Trzeba uważać na te cholerne duchy. W ogóle użyłem klątwy? Nie użyłem. Okej, okay. Tak to by mnie znowu zaskoczyły. Powiem wam szczerze, że poza nagraniem, jak tutaj chciałem dojść, już wam nie pokazując kolejny raz, bo już widzieliście w poprzednim odcinku, jak eksploruję tutaj te zalane Anor-Londo, to zginąłem niestety. Kurwa, te duchy mnie zaskoczyli, bo zaskoczyli mnie, bo wyłączyła mi się ta chwilowa klątwa. Naszło na mnie te chamy wtedy, bo jak nie korzystacie z tej klątwy, to te duchy zadają wam dodatkowe obrażenia. Niestety. Dobra, nie wiem, gdzie mam iść teraz. To jest bardzo ciekawe, chyba że tutaj pójdziemy, bo już myślałem, że gdzieś spadnę. Dobra, weźmy sobie gardę na tarczy. I tak, tu jest jakieś przejście. Jakiś labirynt. Uważaj na lewo. O, jest znajdźka. Pewnie jakaś pułapka. No jak? Dobra, ładnie. A, tarcza śmieciu. Dobra, ładnie. Co tutaj mamy? Pierścień ukąszenia klątwy. To jest bardzo ważna rzecz. Już wam pokazuję, czym jest pierścień ukąszenia klątwy. Pierścień ukąszenia klątwy. Jest. Jeden z legendarnych kąsających pierścieni zamówiono przez Astoreth Karim. Mimo złej sławy, ten niepozorny kawałek metalu jest bezcenny dla każdego wojownika, gdyż chroni przed klątwami. Właśnie. To się przyda nam w dosyć jednej wrednej lokacji. Ale nie będę na razie o niej prawił. Mogę tylko powiedzieć, że jest ukryta. I tam będzie dobre miejsce, żeby wykorzystać ten klucz. Dobra, znaczy wykorzystać ten pierścień. Chyba tu nic nie ma. Także muszę się wracać. Tutaj coś jeszcze jest. Czy właśnie tutaj nie muszę iść? Dobra. Tam jest chyba jakaś znajdźka albo coś. Coś w tym deseń. To chyba jakiś duch zostawił coś, ale nie możemy tego zebrać. Oczywiście błąd gry. Jakbym zaatakował z powietrza. Tylko jak to się z powietrza atakowało? A nie w tą mańkę, dobra. Kurwa, powiem szczerze. Nie wiem, jak się z powietrza atakuje. Dobra, pieprzyć to. Nie będę się bawił. I tam chyba będziemy musieli użyć tego klucza. Tak mi się wydaje. Dobra, stamtąd przyszedłem. Ale tam jest jeszcze jakieś przejście, czekajcie. Tam jest jakieś rozwidlenie. Tutaj mogę przejść? Mogę. Nie wiem, co tu mi mogę znaleźć. Okej, tu nic nie ma, skopa. Skopa wieża, jednym strzałem wyłamuje zamek. Tutaj już byłem. Okej, czyli już tutaj musiałem być. W poprzednim nagraniu, jak przeszukiwaliśmy te Anor-Londo. Także musimy iść, użyć tego klucza chyba. Może jeszcze tam na górę sprawdzimy, czy coś jest. A tam coś niby mamy. To jest klucz, ale nie muszę już tam skakać. Zobaczcie tam po prawo, jak to imponujące wygląda. Mroczne Anor-Londo. Znaczy Anor-Londo, nowe Londo. Bo to miało być
odpowiednik, z tego co wiem z lore'u gry, odpowiednik, to całe zalane rondo, ten cały odpowiednik Anor Londo, taka kopia, ale coś się nie udało, widzicie. Całe miasto popadło w agonie. Królowie zostali opętani razem z rycerzami, trzeba było ich zalać wodą i zachować na wieczny spoczynek zamkniętych właśnie w tej całej czeluści. Czemu tak się stało? Powiem wam, że nie jestem za bardzo znawcą Dark Soulsa. Tego wam nie powiem. Oczywiście, jak mówię, tą serię też prowadzi Grzechu 40, kanał, który też bardzo oglądam, bardzo lubię. On świetnie to opowiada, co i jak. Dobra, tutaj możemy... I tutaj chyba użyjemy tego klucza, dokładnie. Użyto klucz do pieczęci. Dobra. I pora przeciągnąć dźwignię. Okej. Teraz nam się otworzy druga część Mrocznego Londo. Tam mi patrzcie trzęsie. Okej, woda się spuściła. Spuściła się woda. Okej. Dobra. Udało nam się wykonać to, co powinniśmy wykonać. Teraz zamiast pójść na bossa, odblokujemy sobie skrót, żeby... Bo tu nie ma w tym Londo, w ruinach Nowego Londu nie ma nowego Londo, nie ma żadnego ogniska. Będziemy musieli otworzyć skrót. Co to jest? A, windę otwieram. A co tutaj pisze? Spróbuj skok. No jasne. Musimy otworzyć skrót, żeby szybciej dochodzić do ogniska z... ruin Nowego Londo do kaplicy Firing Shrine. Innego sposobu nie ma, powiem szczerze. Już słychać wiwerny. Powiem wam szczerze, bo tutaj się... łączymy, słuchajcie, z... lokacją o nazwie Dolina Smoków. I właśnie w tej Dolinie Smoków jest taki skrót pomiędzy... O, mamy Mrocznego Rycerza. O tych upiorach, słuchajcie, mówił Lingvard. Wow, kolego. Wow, a mnie ciśnie, kurwa, na tych haksa. Wow. Dobra, lecz się. Nie zaczynasz denerwować, ziomuś. Co tam wyplułeś? Kurwa, przeszukaj. Myli mi się sterowanie z Monster Hunter World, a z Dark Soulsem, Jezus. Muszę chyba dłużej sobie w Soulsy pograć, bo już, kurczę, tyle grałem w Monster Huntera, że się zaczyna jebać. Właśnie o tych upiorach mówili właśnie, to są chyba rycerze podwładni czterech króli Anor Londo, którzy zostali zalani razem z władcami. Ale czemu tak się stało? Kurwa, jest trochę tych wivern. Tam gdzieś jest skrót. Najlepiej by było się wrócić i nie walczyć z tymi wivernami. Posłuchajcie, to jest dosyć ryzykowne. Ja bym proponował wziąć sobie, kurwa, jakiś lepszy oręż. Wziąć sobie pierścień ofiary. Trochę tego mamy. Zmienić sobie mecz na lżejszy. Choćby nawet naszego Claymorka. Spróbować jakoś przemknąć pomiędzy tymi frajerami, bo nie mam zamiaru z nimi walczyć. I dostać się poprzez nich do ogniska. Dobra, spróbujemy. Ryzyk fizyk. One się powinny wycofać. Dobra, ładnie. No spadaj. Dobra, uciekamy. Ojej. No jest kolejna niestety wiwerna. Dobra. Uciekamy. A nie mam zamiaru, jak mówię, z nimi walczyć za bardzo. Nie wiem, czy one powinny mnie gonić. Wow. Dobra, w miarę się udało. Pokażę wam, słuchajcie, ten skrót. No dobra, wiwerny się wycofały. Dobra, to czyli ja sobie zmienię ten pierścień ofiary na pierścień Habla. Szybciej się poruszać.
Okej. Ciekawe, czy mogę sobie teraz nogawice Orange Saina założyć i będę, czy będę mógł robić szybkie role. Zaraz zobaczymy, czyli szybkie uniki, kto nie zna słownictwa Dark Soulsa. O, mogę. O, zajebiście. Chyba będę na razie korzystał z Claymorka, powiem szczerze. Jak mogę sobie nogawice założyć Ornsteina, to czemu by nie? Dobra, i my się kierujemy do skrótu. Słaby punkt prosto. Okej, okay. Tutaj będzie, pokażę wam właśnie skrót do Anor Londo. Znaczy Anor Londo, do Kaplicy Firing Shine z Nowego Londo. Tutaj sobie przechodzicie. Mówię, dlaczego te wiwerny wszystkie przejść, to jest minus. Ale nie ma bliższego miejsca do na ognisko, niestety, także... Sorry, Gregory. Jeżeli będziecie cały czas przegrywać z nowymi, z królami Anor Londo, to będziecie musieli się poprzez tą miejscówkę wracać. No jak widzicie, tam poszliśmy w głąb Anor Londo, a tutaj wracamy. Dobra, ja już, żeby wam nie przedłużać odcinka, pójdę teraz, bo widzieliście już tą lokację, do Kaplicy Firing Shrine i widzimy się przy tych wiwernach. Drodzy, wykorzystując to, słuchajcie, że jestem w Kaplicy Firing Shrine i brakuje dosyć mi niewiele do nowego poziomu, znaczy niewiele, bo niewiele, 48 tysięcy do nowego poziomu, 46, a mam 24 tysiące, także sporządziłbym sobie te dusze, które mam, słuchajcie, i poszedłbym sobie chociaż w jakiś jeden poziom przed władcami Nowego Londo, bo na pewno za pierwszym razem ich nie pokonamy. To może tego możecie być pewni. Trochę mam tych dusz, choćby nawet dusza bohatera. Ona daje 10 tysięcy. Ona się może przydać. I znowu bym sobie poszedł, słuchajcie, w wytrzymałość. Założyłem przy okazji tarczę Złotego Rycerza, z którą jeszcze nie robię szybkich roli. Żeby zobaczyć, czy będę ją mógł nosić po nowym poziomie wytrzymałości. Dobra, ale jeszcze nam trochę brakuje duszyczek. Weźmy sobie, spoziączmy te dwie dusze wielkiego bohatera. Znaczy nie wielkiego bohatera, tylko jakiegoś tam wojownika. Ojeju, za dużo poleciałem. Zdano mi jakieś inne dusze jeszcze. Mogłem sobie jedną tylko wziąć. Dobra, trochę tych duszy i tak mamy, także... Dobra, skoczymy sobie na nowy poziom, oczywiście wytrzymałość. Dobra, zwiększy nam się udźwig. I jak, mogę robić rolę? Szybkie z tą tarczą? Niestety, nie ma tak dobrze. Dobra, także zmieniam sobie na... tarczę z wzorem pająka na plus 10. Dobra, i ruszamy w kierunku kolejnej części tej zalanej, a już odkrytej przez nas, ruin Nowego Londo. Okej, okay, doszedłem do tego miejsca, do Doliny Smoków. Tam niedaleko mamy właśnie ten wejście do Anor Londo, ale musimy zmierzyć się z tymi wiwernami. No to znaczy nie musimy, ale tam na moście widzę znajdźkę, także wykorzystam sobie elektryczny buff na broń, bo jak wiemy, smoki i wiwerny są wrażliwe na elektryczność, choć same stosują elektryczne ataki. Ale tak zazwyczaj jest w Soulsach, że co używa jakiegoś ataku. Dobra. O, unik. Dobra, uważajmy. Wow. Oj. Zaraz zginę. Lecz się. Ładnie. Jak to jest chamski przeciwnik. Dobra, unik. Dobra, atakuj go, bo już mnie zaczyna denerwować. O kurczę, a tu jest jakaś znajdźka. A to ciekawe. Co to jest w ogóle? Człowieczeństwo, dobrze wiedzieć. Dobra, niestety nie za bardzo fajnie nam to wyszło. Walka z tą wiwerną. Niestety ta tarcza nie chroni dobrze przed elektrycznością. 48, musimy zmienić na... Słuchajcie, na tarczę Złotego, Srebrnego Rycerza, ona jest dobra na elektryczność. 65% od błyskawic. W takim bądź razie nogawice sobie zmienimy. Nogawice na te skórzane.
Legendsy, że tak to nazywam. I tyle. Dobra. Ładnie ją zablokowałem. Aj Jezus. Dobra. Ładnie. Dobra, tą wywenę mamy z głowy. Kurwa, ale mało potionów jest zazwyczaj. Co to jest za wejście? Tutaj mnie nie było, ale to jest jakieś kurwa, jakieś gruzowisko. Nic poza tym. Dobra, mam jeszcze tą piromancję. Muszę jej też używać. Nie wytrzymam tego. Chodź ma to. Oj. Kurwa mać. Fana bestia, żebym tylko nie trafił w nią, nie? Dobra, dostała. Kurwa, ile życia mi odebrało. To masakra. Dobra, unik, unik, unik. Dobra. Broń w jedną rękę. Dobra, spróbuję ją zachodzić od tyłu. Dobra, ładnie. No, no jakoś te walki z nimi idą, ale kurwa, no tyle życia co tracę, to jest dramat. Znaczy tyle co potionów tracę na nie. No powiem wam szczerze, że szybko chyba pójdziemy do przodu. Okej, okay, jakiś zestaw dostaliśmy i tyle. Dobra, ta wiwerna będzie się wycofywać, chyba że... A ile mam tych strzał, tych wielkich zabójcy smoków? 4. Można się wycwanić, ale z drugiej strony nie musimy z nimi walczyć. Próbujemy przebiegnąć. Żeby to się w ogóle uda. Dobra, udało się. Wow! Wow, 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 wow! Uciekamy, uciekamy. Lecz się. Dobra, spróbuj jakoś uciec. Przed tymi wywernami w głąb ruin Nowego Londo. Dobra. Dobra, chyba te wywerny już tutaj nie przylezą. Uch, grubo. Grubo było, ale dobra. Udało się w miarę. Dobra, zmienię sobie ekwipunek. Tutaj wezmę sobie, zmienię na tą tarczę trawy. Już mam 3 te tarcze. Tutaj sobie weźmiemy nogawicę od Steina, żeby sobie zwiększyć obronę. Bo mogę robić z nią szybkie role. No okej. Chyba, no ale na 4 estusy to słabo. Żebyśmy walczyli z bossem. Ale może nie będziemy walczyć jeszcze w tym odcinku. A przepenetrujemy sobie właśnie tę całą lokację. Zalaną. Dosyć mroczna, powiem szczerze. Dobrze, jak już udało nam się przejść te wiwerny, to nie jest źle. Okej. Cześć, uważaj na tych rycerzy, bo nie wiadomo, gdzieś tu są poukrywani. Okej. Wiem, że chyba jeden jest tam gdzieś. Żeby mi gdzieś nie przyłożył. Dobra, chyba tu jest taka pułapka właśnie. Na lewo jest gnój. Siema Henryk. Dobra, chodź, 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 chodź. Dobra, ładny unik. Ładnie. A, pięknie. Dobra. Jest jakaś znajdźka. Dusza dumnego rycerza. A przyda się, czemu by nie. Okej, tu mamy mgłę, ale tu na pewno bossa nie ma. To mogę wam zaświadczyć o tym. Boss jest troszkę dalej. No tylko sprawdźmy, czy czasami tutaj czegoś nie pominąłem. Ale chyba nie. Tutaj są wiwerny. Dobra. To idziemy w takim razie dalej. Za tą mgłę.
No okej, okay, dobra. Jak mówię, tutaj bossa nie ma, to jest dalsza lokacja. Tu jest, wam powiem szczerze, jeden żar jeszcze, bardzo ważny. Ja może chciałbym go jeszcze zdobyć w tym odcinku przed walką z następnym, z bossami Anor Londo, czyli czterema królami. Ha, jak mi cudem ty nie trafiłeś, pedale. Dobra. A ładnie. Dobra. To jest bardzo wredny przeciwnik. Taki smolisty, z tego co pamiętam. Bardzo go nie lubiłem. Jest tam na lewo. Że tutaj też są mroczni rycerze. Oho, właśnie. To jest to, że ten coś ścierwo wytwarza czaszki. Kurwa, mroczny rej, zobaczcie jak to wygląda. Też musicie uważać na ten śluz cały. Kurwa, jeszcze z dystansu atakuje. A te czaszki też wybuchają, także uniki musimy stosować. Dobra, ładnie. A Jezus, jeszcze rycerz przyraz. Unik, unik, unik. Jeszcze mnie, kurwa mać. Nie wierzę. Spowolnił mnie i przez to zginąłem. Kurwa, Dark Souls. To jest typowy Dark Souls. Ja pierdolę. Ja pierdolę. 18 dusz wchłoniętych poszło się jebać. Dziękujemy bardzo za uwagę, zajebiście, kurwa, super partia. Kurwa mać. Ja pierdolę, nie nie wypowiem się na ten temat. Kurwa mać. Nie wierzę po prostu. Dobra moi drodzy, znowu jestem kurwa w Anor Londo, gdzie kurwa ci przeciwnicy tak mi dają w pierdol. Ci mroczy, że to jest dramat. Ja pierdolę. Dobra, włączę sobie licznik. Dobra, udało mi się jakoś przejść przez te cholerne wiwerny. Zmieniłem sobie też ekwipunek na ten miecz Glaive Lorda, który jest silniejszy, ale kurwa czy ja wiem. Tak dostaję w pierdol i tak. No tam ścierwo jest. W ogóle zginąłem, widzieliście, w czasie drogi. O, jeszcze dwóch rycerzy. Kurwa mać. Nie wierzę, nie? Ja pierdolę, jak on mi jebią. Dobra. Dobra, może z piromancji. Ładnie. Pieromacja na niej całkiem nieźle działa. Dobra, tego teraz to gówno. Okej. Dobra. Wiem, że to się nie regeneruje, także już jest przynajmniej z głowy. Patrzcie, kurwa, jakimś mułem mnie zaatakowało to ścierwo i nie mogę nie mogę w ogóle robić uniku. Znaczy uniki mogę robić, a nie mogę biec. Jeszcze mi odbiera życie. Kurwa, zajebiście po prostu. No nie, na pewno dzisiaj nie ostoczymy walki z bossem Anor Londo. Nie ma takiej opcji. Kurwa, te czachy jeszcze buchające to już w ogóle dramat. I tylko dwa estusy zostały. Po prostu jest kurwa coś koszmarnego. Wiem, że tu jest jeszcze jakiś mroczny rycerz. Okej. Okay. Z tych mrocznych rycerzy, czy tam mrocznych upiorów, jak to jak zwał, tak zwał, możecie dropić odłamki titanitu. I to jest jedyne miejsce na dropy, na farmienie odłamków, znaczy od grudek titanitu w tej grze. Jedyne miejsce. Tu jest nasz pedał. Oj, unik. Dobra, backstab, kurwiszonie. Dawno na was tego nie wykonywałem. No i wzór. W
Wiecie co? Jak już straciłem te wszystkie człowieczeństwa, to możemy sobie wchłonął. Chociaż jedno, żeby chociaż sobie szczęście trochę zregenerować. Bo wiem, że jak z nimi walczę, to może wydropią mi trochę, słuchajcie, tych odłamków grudek tytanitu. Zawsze to się przyda do lepszania broni. Okej, dobra, na tyle wystarczy. Jakieś tam szczęście mi się pewnie zwiększyło. 160, kurwa, nie mogę. Tu coś jest, człowieczeństwo. Nie mogę, kurwa, zdzierżyć, że zginąłem i nie doszedłem, kurwa, do tych 18 człowieczeństw, które wchłonąłem w czasie walki z Ornsteinem. Oj Boże. No to jest gra, to jest Dark Souls. Każdy wie, o co chodzi. Że ta gra jest chamska, także nie powinni się dziwić. No na pewno nie stoczymy walki z bossem, tylko sobie przeszukamy tą lokację i dojdziemy po prostu. Pokażę wam, gdzie ten boss się znajduje. Tutaj coś jest. A już stoczymy z nim walkę w następnym odcinku. Kurwa, zapomniałem, że nie mam tych całych, kurwa, wchłoniętej klątwy. Dobra. Dziwny jakiś skrót tam też był. Mi się wydaje, że te przez te wiwerny chyba jest bardziej radykalny. Chyba tutaj muszę iść dalej. Ja sobie wszystko na ten sprawdzę dokładnie. Tam coś jest. Tylko jak mam tam wejść? Dobre pytanie. Chyba że spróbujemy tej klątwy użyć i wejść na górę i zobaczyć. Dobra. Spróbujmy skorzystać z windy. Może przez tą windę dostaniemy się na górę. Tutaj jest jeszcze w ogóle jakaś wiadomość. Spróbuj trucizna. Dobra, teraz będę mógł walczyć z tym duchem. Dobra, poszł won. O kurwa mać. To nie był dobry pomysł. No i jest tutaj od cholery. Od cholery znaczy się. Dziwne, nie przypominam sobie tej windy. Okej, okay, dobra, tutaj też jest jakiś skrót przez te duchy do Anor Londo, znaczy do ruin Nowego Londo, przez tą windę. Nie wiem, który lepszy, czy przez te duchy, czy przez te wiwerny. Może przez te duchy bardziej. No dobra, no wiem, gdzie iść, co i jak, także dobra, idziemy dalej. Nie wiem, jak zdobyć tamtą znajdźkę, powiem szczerze. Może się później jakoś szczaje, co i jak. Tutaj jest jakiś... No ale tutaj też się nie przejdzie w ogóle. Nie no, tutaj nic nie wykombinuję. No, tam jest ta winda. Tutaj jest jeszcze jakieś przejście. A, widzicie, tu jest przejście jeszcze na górę. Tego nie wiedziałem. O, i tutaj znajdziemy to... Odkryjemy właśnie tą znajdźkę. Bo ciekawe, bo nieźle skitrane, nie? No wejdźmy, zobaczmy, co to jest. Dusza dzielnego wojownika. No fajnie. Zawsze te dusze się przydadzą. Po co mam walutą w grze gardzić? Dobra, coś tutaj jeszcze jest? Kurwa, tak mi się trzepie ta postać, dlatego że mam chujowy pad. Przecież kurwa na wyczerpaniu. Muszę sobie kupić nowy. Gdzie mnie to prowadzi? Kurwa. Ukryta ścieżka. Nie przypominam sobie tego miejsca w ogóle. Tam jest jakaś skrzynia. Czyżby to było to, co ja myślę? To nie jest mimik, widać po łańcuchu. Czyżby to był ten żar? Tak, boss! Bardzo duży żar, czyli zwiększanie broni z plus 10 na plus 15. Bardzo ważna znajdźka. O to mi chodziło. Dobra, fajnie, że to zeszliśmy. Ale może nie będziemy spadać jak debil. Nie ma sensu. Dobra. Czyli mamy żar, czy już jest dobrze. Dobra, pójdziemy dalej. Pokażę wam, gdzie jest ten zastarany boss. I będziemy kończyć materiał. Ja się po prostu przeniosę do ogniska. Poza nagranym
przemyślę, gdzie, którego skrytu mam użyć, żeby dojść później, dochodzić do bossa z ogniska. Ja tutaj byłem. Muszę iść na tą mańkę. Jest cholernie mroczna lokacja, powiem szczerze, i dosyć wymagająca. Gdzieś powinien być też mocny rycerz. Czy mroczny upiór? Kurwa, jak zwał, tak zwał. Jest, dobra, jedziemy. Najlepiej, kurwa, z backstabów. Dobra, unik. O, 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 właśnie. O to chodziło. Zapomniałem o tych starych, dobrych backstabach. Wzór. Tu to mamy duszę dumnego rycerza. Fajnie. Ogólnie to tak z ciekawości, ile mam grudek tytanitu? 9. No i wzór. Wiele graczy zapomina o tym wielkim, dużym żarze. Nie doceniają go. A to jest naprawdę bardzo... Jeden z najlepszych żarów w grze. Która wam ulepsza tą właśnie zwykłą broń. Z plus 10 na plus 15. I dlatego mogę sobie, słuchajcie, Claymore'ka ulepszyć. Na maksa. Ja nie wiem, czy czasami tego nie zrobię na walce z... to jest, kurwa, znowu tamte ścierwo. Na walce z czterema królami. Pęknięta czerwona sfera oka. Nic nie znajdziemy, chyba. Czy znajdziemy coś? Nie, tu chyba nic nie ma. Dobra. To idziemy do tego, kurwa, gówna. Tego mułu. Załatwię go, to już później będę miał z głowy. Pamiętajcie, że tu mogą być rycerze. Są... Jeż, duch jeszcze jest. Wow, wow, wow. Wow, wow, panowie. Panowie, nie ma takiego bicia. Dobra, unik! Kurwa, on mi mógł backstaba zajebać. Kurwa, trzech! Nie, nie wierzę, nie wierzę. Trzech, kurwa, rycerzy, jakim cudem? Kurwa, mać! Wow! Nie, nie przeżyję, dobra. Ło, jeszcze nie trafiłem. Tarcza, tarcza, tarcza! Lecie, lecie! Dobra, unik, unik, unik! Kurwa mać! Ja pierdolę, ale lipa! Idą na mnie niestety. Chyba, że się wycofam. Ale są cwaniaki, widzę. Wow! Dobra. Dobra, jednego mam z głowy, zajebiście. Ja pierdolę. Dobra, tamte się wycofuje. W takim razie sobie wezmę człowieczeństwo. Kurwa, ale by mnie zaskoczył niestety. Niby się miał odwracać. Dobra, chodź, 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 chodź. Backstaba ci pociągnę. Jest! Dobra. Wow, że wyszedłem z takiej opresji, to jest cud. No nic, weźmy sobie, wyekwipujmy człowieczeństwa. Będziemy się tymi człowieczeństwami leczyć. Dobra. Tak, weźmy sobie jeszcze tą chwilową klątwę, bo tam jest jakiś duch. Dobra, spróbujemy jeszcze raz zawalczyć tym mułem całym. Czyli chyba jeden rycerz gdzieś się schował, albo mi się wydaje. Góry nie wiedziałem, że jest ich aż tyle. No właśnie ten muł cały zastrany. No dobrze, że on się nie respi, bo byśmy mieli przejebane. Musimy go najpierw załatwić. Jest jeszcze zjawa. Dobra, unik. Kurwa, te czaszki całe. Dobra. Unik. Dobra, ładnie. Jeszcze jeden cios z silnym atakiem. Wzór. Udało się. O, a to ścierwo nie będzie się respić teraz. Bardzo ładnie. Będziemy już mieli taką łatwiejszą drogę w walce z bossami później. To jest jakaś skrzynia, zobaczmy czy to... to chyba nie mig.
Zobaczmy, co to jest. Grudka tytanitu, przyda się jak najbardziej. Sprawdźmy, czy czasami nie ma w tych wadach nic ciekawego. Ale chyba nie. Dobra, to będzie chyba na tyle. Idźmy sobie dalej, bo się materiał dosyć konkretnie przedłużył. I tam jest, słuchajcie, dojście do bossa. Aj tam, będziesz szalał, kurwa, furiami zasranymi. Backstabi mam ich na jeden cios. Wzór. Czy ktoś tu jeszcze jest? Z kolegów? Ma tutaj nic nie ma. Dobra, i tam jest już wejście do bossa, ale ja mówię, tam nie będziemy, nie będę z nim walczył w tym materiale. Poza tym teraz mi się przypomniało, słuchajcie, że jest jeszcze jedna ukryta ściana, o której zapomniałem. Tam, gdzie była ta woda. Musimy się wrócić. Tam była skitrana grudka tytanitu. No właśnie, ściana mgły na wprost. A mi się wydaje raczej, że iluzoryczna ściana na wprost. Tylko trzeba tutaj też uważać, bo jest rycerz. Znaczy mroczny upiór. Nie trafiłem z mocnego ataku. No chodź, 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 chodź. Co się, chłopak, kolego, zaciąłeś? A mi pizgnył. Dobra, ładnie. Oj, grudkę tytanitu nam, widzicie. Respi, grudki tytanitu, także bardzo fajna sprawa. Znaczy respi, dropi. A bronił grudki tytanitu. Naprawdę się to przyda. Nie wiem, czy sobie po prostu nie ulepszyć Kraymora. Dobra, wiecie, gdzie już jest boss. Tam jest chyba jakaś znajdźka. Dokładnie. Jak tam do niej dojść? Może jakaś znajdźka tam jest. No dobra, ale nie będziemy się już nią zajmować. Tak wyżej, chyba że poza nagraniem pójdę. Albo i nie, zobaczymy jeszcze, dobra. Może uda się ogarnąć, ale wątpię, czy jest jakieś przejście tutaj z tej strony. Raczej żadnego tutaj przejścia nie mamy. Dobra, bo trzeba i tak kończyć materiał. Dobra, gdzie jest kość wiodąca do domu? Tutaj gdzieś będzie. Okej, okay. Użyj przedmiotu. Dokładnie, wycofamy się do ogniska. Dobra, przysiądźmy do ogniska. Naprawmy to i owo. Dobra, i pancerz tak samo. Dobra, i tutaj wam podziękuję. W następnym odcinku spodziewajcie się, że na pewno stoczymy walkę z tymi wielkimi, legendarnymi królami, czterema królami starego, nowego Londo. Trzymajcie się, Marokobra Giegwin, maksymalny poziom aktywności. Na razie. Nie to. Nie tak miałem to pokazać, miałem to. O, pożegnać się. Dokładnie. Zapraszam do kolejnych hardkorowych serii lub innych odcinków z tej serii na moim kanale. Na razie.